Mamy złą wiadomość dla osób, które nie lubią marnować jedzenia i szkoda im wyrzucić zgniecione jabłko. Zjedzenie obitych i pokrytych zgniłymi plamkami owoców może bardzo zaszkodzić zdrowiu. W takich uszkodzonych jabłkach, gruszkach, brzoskwiniach czy pomidorach rozwijają się pleśnie. Grzyby te produkują mykotoksynę, patulinę. Wykrojenie brązowej plamy nie wystarczy, ponieważ toksyna przenika w głąb tkanki. Jedynie w przypadku bardzo twardych jabłek można zaryzykować. Czasem pleśń rozwija się w gnieździe nasiennym, dlatego warto przekroić owoc przed zjedzeniem. Dotknięty pleśnią miąższ ma wodnistą i watowatą konsystencję. Niestety patulina odporna jest na działanie wysokiej temperatury, a więc może znaleźć się w przetworach owocowych. Wykorzystanie tych gorszych jakościowo obitych owoców do soków i konfitur to nie jest dobry pomysł.